Witam, mężczyźni, z tej strony Terrell, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na wakacji Road to 56 jako cesarstwo meksykańskie. W ostatnim odcinku dołączyliśmy do wojny, tylko wydaje się, że ona tutaj mamy pewne problemy z wygraniem jej, dlatego że niestety, a siły naszych przeciwników wydają się zbyt bardzo napakowane. To są chyba normalne dywizje. Tak, normalne dywizje. Szczerze powiem, by może gdybyśmy próbowali sobie dodać artylerii do tych dywizji, to może by coś to pomogło. Ale zobaczymy. Okej. W międzyczasie robimy po prostu cele narodowe z drzewka gospodarczego, więc tyle. Okej, wygląda na to, że jesteśmy trochę w stanie porobić ich. W głównej mierze po prostu chcę wykorzystać to, że mamy artylerię, a tamci zbytnio nie mają. Dobra. Okej, odłączyliśmy ich i teraz o maście oraz oni mają wielbłądy. Dobra, zobaczmy. Akurat to ma się roz, że mają wielbłądy, to jest fajne, dlatego że w sumie akurat wielbłądy to są te dywizje, które są mega słabe. Okej. Wykorzystajmy tą lukę. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy w stanie tutaj ich popchnąć. Chcę nacjonalistów już pokonać, żeby może coś w przyszłości dać. Okej. Dajcie tutaj. To, że tyle dywizji możemy już wyprodukować, to jest strach. Dobra, potrzebujecie 71 tysięcy i dużo ekwipunku, co nie jest zbytnio dobrym znakiem. Okej, trochę do przodu jest. W sumie nawet nie wiem, po co tam aż tak bardzo paliwo robię. Okej. No, bardzo chętnie bym chciał popchnąć ich już do przodu i mamy wojnę domową w Sowietach. Czy to jest coś takiego, że jak się gra Road to 56, włączy się historyczne, to wtedy oni zawsze robią wojnę domową? Jest jakaś taka niepisana zasada Road to 56. Mamy los. Przyjmują nam tutaj. Dobra, na razie się wycofajmy. Ponieważ tutaj nam przyjmują, a ja nie chcę, żeby oni się tutaj później mieli jakieś takie przejście. Więc tak, poczekajmy sobie tutaj. Czy jakaś dywizja tutaj może przyjść? Chyba nie. Okej. W takim razie niech... O, ma śląs, no oczywiście, że zabrałem zbyt dużo dywizji. Dobra, niech jedna dywizja pójdzie i ich pokona. Chodzi o to, żeby ich wypchnąć za rzekę. Dobra. Tutaj widzę, że się biją. Okej. Dobra. Spróbujmy w takim razie tutaj tą prowincję zaatakować. Bo wydaje mi się, że właśnie, że jest nieco już podbita. A tutaj jak pójdziemy... Okej, wygląda na to, że jak dodaliśmy artylerię, to już o wiele lepiej mamy z atakiem. Okej, tego nie możemy zrobić jednak. Kurde, myślałem, że możemy... co tutaj mamy? Czy mamy jakąś fajną ideę tutaj? Czy zbytnio... Nie wygląda, żebyśmy mieli...
Tutaj nic ciekawego, chociaż by się przydało coś do samolotów. Tutaj chyba nie znajdziemy. No, w takim razie ropę poszukajcie. Okej. Dobra, no to teraz czas po prostu powoli nacjonalistów wypychać stąd. O, jeszcze wielbłądy dołączyły. Uwielbiam to, że są te wielbłądy, ale one są takie słabe, że nic nie mogą zrobić. Okej. W tym samym momencie tutaj weszli. Okej, wykorzystajmy tą sytuację i nie wiem, co tam było. Okej, 50 fabryk, no to trochę nam zejdzie. I zaatakujmy o tą prowincję, bo wydaje się być słabiej chroniona. I... O, i tutaj akurat dobrze nam idzie. Tylko, że... Okej. Tylko, że tutaj jest trochę problem. Okej, może się nam uda tutaj ich przepchnąć. Okej. Te lasy trochę są denerwujące. Dobra, przejęliśmy ich stolicę i w sumie nie mamy widoku na ich wojnę. Czekajcie. Current Wars. Jest ich dużo. To. Nie, o to. No, muszą mieć 15%, no to trochę zejdzie. Więc tutaj zacznijcie przejmować. Okej. Dobra, na razie niech tutaj podatakują trochę te dywizje. A my w międzyczasie przejmijmy te wolne prowincje. Okej, już padli. Dobra, dobra, możemy tutaj wejść? Tak, możemy. Dobra, więc tak, wy idźcie tu. Wy pójdźcie na port. Okej. I wy też tak możecie pójść. Okej. Byłem słabo, że to poszło do naszych wrogów. Ale nie ma aż tak źle. Okej. Wygląda na to, że Republikanie naprawdę są w dobrej pozycji, więc... Mogą być problemy. Okej, gdzie jest reszta? Reszta dopiero dochodzi, a my możemy tych tutaj podatakować? Wygląda na to, że nie są aż tak dobrze chronieni. Tutaj akurat ten przesmyk byłby dobrym przejściem. Okej, kto wygrał? O, Trocki. Powiem szczerze, wygląda na to, że... Co tutaj się dzieje? Wygląda na to, że w sumie nikt chyba nie będzie chciał wspierać Republikanów, więc nie będzie aż takiego dużego problemu. Okej. Jak tam wygląda nasz generał? Co ty masz już? Gdzieś tutaj jest napisane, jeżeli chodzi o jego... Ja to wszystkie pozostałe... Gdzie to jest napisane? O, tutaj. Mountaineer, o właśnie, Mountaineer. Czyli coś musimy po górach przechodzić. Dobra, niech tutaj przejdą. I spróbujmy się przepchać. Okej. Wygląda na to, że jesteśmy w stanie trochę porobić. Tutaj. Dziur, ale wydaje mi się, że Harliści aż tak dużo nie mają tych rzeczy. Okej, tutaj tak naprawdę to nic nam nie da. To by było fajne. A mamy coś innego, tak teraz? Możemy mieć badania na teraz. Okej.
Zróbmy może sobie to. Trochę poróbmy do wojskowych rzeczy. Wróćmy do gospodarki. Jeżeli coś jest, to zróbmy. Okej, okay, wreszcie możemy sobie wziąć od tego. Już tak bardzo nie patrzyłem na inne rzeczy. Się zaczęło nazbierywać te wszystkich dodatków. Okej. Okay. Karabiny. Wygląda na to, że mamy pewne braki. Możemy dać tutaj. I jak to wygląda? Mamy tego gościa. Możemy sobie agencję zrobić. No nie powiem. Trzeba będzie odblokować tych gości, dlatego że jest tutaj dużo, które moglibyśmy coś pozdobywać. Dobra, pójdźmy jeszcze na Illimobilization. Mamy dwie fabryki. Co tak minusuje nam? No nic, my ciągle zmniejszamy, a tutaj okazuje nam, że jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Okej, okay, spróbujmy tą dywizję tutaj przepchnąć. Widzę, że tutaj anarchistów już tak mocno pchają. Dobra, przepchnijmy tą dywizję. I co? Tutaj mamy tą, ale chyba bardziej pójdziemy w... No właśnie, w sumie w to. Przytrzymajmy tą prowincję. Okej. Okay. No, zaatakujmy tą. O, masz los. Nie weszli do walki. Dobra, wejdźcie do walki. Potrzebujemy was. O, masz los. Odcięli. Odcięli nas. A, bo to są sowieckie dywizje. O, masz los, Sowieci przyszli tu. Dobra, dobra, dobra. Nie podoba mi się, że właśnie Sowieci weszli. Okej. Próbujmy tych przepchnąć. Może się uda? Nie, się nie udaje kompletnie. Nie! Głupi Sowieci. Zepchnęli nas. Dobra, wracajcie tu. Nie! Nie! Cała moja armia. A. Sowieci wrócili i teraz wszystkich zniszczą. A. Ile w ogóle? Naliczyłem 5 dywizji. 5 dywizji mają do tego. Mają gdzieś tutaj? Nie widzą dokładnie, ale obyście zginęli. Dosłownie, obyście zginęli. Dobra, możemy tutaj wysłać nasze samoloty przypadkiem? Nie było tak, że poprosiliśmy was, żebyście nam udostępnili. Nie, nie możemy. No te karliści mają słabą pozycję. Teraz. Teraz weźmy sobie tego gościa. Drill, defense, offense, ale tego nie weźmiemy, więc defense dajmy. No i nie ma szans, żebyśmy teraz poradzili sobie z sowieckimi dywizjami. Gdyby Niemcy były po naszej stronie, to byłoby fajnie, tylko że jak tutaj mamy demokratycznych, tutaj mamy komunistów, tutaj niby mamy United Kingdom, ale ona nic nie zrobi. No, ta wojna domowa w Rosji nas
strasznie. O, Mashiros naprawdę. I kolejną dywizję mi okrążyli. O nie, no to koniec. Jeszcze kolejna dywizja umiera. Dala przynajmniej generała. Generała mieliśmy. Okej. Tak, tak kończy się cała, jeżeli chodzi o historia z tymi. Trochę smutne. Dobra, ile to potrwa wszystko teraz? 35 dni, dobra. Powinno być okej. Ta Republikanie wygrali. No i teraz komuniści mają najpotężniejszą frakcję na świecie. Więc trochę słabo jest. Wyślijmy tutaj, czy coś potrzebujecie. Jak to wygląda? 6000 karabinów, no to trochę dużo. Braki. O, Mashiros. Stworzyliśmy frakcję i przez to, że nie mamy nikogo we frakcji, to po prostu powoduje to, że nie możemy nic zrobić. O nie. To jest takie niemiłe. Dobra, spróbujmy tutaj odbić tych. Okej, macie jakiś... Nie macie, dobra. W takim razie spróbujemy tutaj was zająć. Wy możecie wrócić do portu. Okej. I tak, dajmy w takim razie tego gościa. I tego gościa. Czekam, przydałoby się w górach trochę pobić, ale raczej mało prawdopodobne. I coś tutaj mamy? Mamy tego World Industrialistę. Dał nam się zdobyć. Fleet Logistic. To byśmy sobie wzięli. O i to w takim razie możemy w sumie samoloty zacząć produkować. Bo właśnie nam się odblokowało. Dajcie tylko... A. Wydawało mi się, że tam jest. Okej. Dobra, atakujcie. To nie jest tak, że oni będą jakimś trudnym przeciwnikiem. Jej. Dobra, i co my w ogóle mamy? My jaki mamy Wargol? Na papeta? Czy na co? Trudno mi określić. Ale wydaje mi się, że powinniśmy papeta zrobić. Okej, okay. I to usunie? Tak, usunie. Więc nasza frakcja jest legalna. Jej! Tak, to jest claim. Dobra, więc w sumie okej, że to zrobiliśmy. Tylko pytanie, czy jest... Później jak to zrobimy, to będą dalsze claimy? Chyba tak. Oj. No, możliwe, że zaatakowanie tego będzie interesujące. Okej, tutaj pisze, że musimy integrować. Zgaduję, że będzie to trochę kosztowało, więc może najpierw pójdźmy i zaatakujmy tych, dlatego że mamy flotę. Oraz jak teraz się zajmiemy badaniem transportowców, to może się nam uda ich wybadać na odpowiedni czas. Okej, co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Tak, poprośmy o to, żeby się skupili na tym.
Okej, okay, jesteśmy już na granicy z nimi. Z Hondurasem, wydawało mi się, a Guatemala. Wydawało mi się, że Honduras zategowaliśmy, ale nie. Dobra, mamy teraz Juana pierwszego. Więc czas się zemścić za to, że straciliśmy tak dużo ludzi podczas ostatniej wojny. I teraz po prostu odbijemy sobie. Ale możecie zaatakować tych. Nie bym chciał, żebyśmy tutaj tymi przeszli i zrobili taki szybki atak. Jedna dywizja może pójść tu. A jedna dywizja może pójść... No w sumie to jest koniec. Okej. Okay. Musimy kontrolować jedną z tych prowincji, więc... Mogę na przykład kontrolować... to. I... Spapetować Salwador. Zapomniałem, że Salwador to jest państwo. Okej. Okay. W sumie mogłem spapetować oba. Ale w sumie możemy też tak zrobić. Okej. Okay. War Production. Okej. Okay. I spróbujmy może przygotować desant na was. W głównej mierze chodzi o to, że póki oni nie mają zbytnio dużo dywizji, to można spróbować się zdesantować. Później będzie problem, więc trzeba się trochę tym zająć szybko. I pytanie jest, czy macie... Nie, nie macie. Nikt z was. A tych to jest w ogóle strach. Strach się bać, żeby ich desantować. 70 dni. No to trochę zajmie. Okej. Mamy już więcej tych statków. A nie musimy aż tak bardzo iść w to. O, zapomniałem, że coś takiego istnieje. O, i jeden z najlepszych ulepszeń, czyli szybsza budowa kolei. O ja zwłaszcza to naprawdę mi brakuje. Okej, okay, co tutaj? Jaggerzy, wydaje mi się, że to nie jest jakieś dla nas najbardziej potrzebne w tym momencie. I inżynierów by się przydało polepszyć. To na pewno. Dobra, a jak tam flota nasza? Okej. Okay. Nasza flota, że tak powiem, coś robi. Dobra, możemy już się niby atakować tamtych. Wydaje mi się, że fajnie było, gdyby flota była na miejscu. Ale chyba jest. W takim razie, jak to wygląda z samolotami? Samolotów mamy mało, mamy słaby zasięg. Możemy to porobić. Co koniec końców, może będziemy mogli to zrobić. No więc może przejdźmy. I ile nam zostało? Kilkanaście dni, więc poczekajmy jeszcze chwilę z tym. Dobra, i może też na kolejne badania poczekajmy na tego gościa. W międzyczasie sobie idę, poróbmy. Dobra, i już ile jest? Tylko kilkanaście dni. Dobra, wygląda na to, że... Jesteśmy gotowi na tą wojnę, ale to będzie już koniec z tego odcinka. Wydaje się, że USA nic nie robią, co jest dobrym pomysłem. Nigdy nie widziałem go z łańcuchem, dlatego się dziwiłem trochę. Wygląda na to, że Europa jest trochę taka... trochę oszalała. No i dziwne rzeczy się tam dzieją, ale zobaczymy, co będzie w kolejnych odcinkach. Wybał mi Trachol, no to cześć!